Czemu on ma tak samo, kurczę, tego, taką epicką muzyczkę w stylu gothic, tak jak ja to robiłem kiedyś, nawet, kurczę, w tym. Czemu tak jest? Kurde, powiem wam szczerze tak, bo oglądam ten live, w sensie ten materiał Trumana i Truman też, kurczę, ja rozumiem, stary, że ty jesteś, wiesz, że ty też mnie lubisz, bo ja widziałem, że na tym Instagramie robisz mi, dużo, piszesz mi komplementy, znaczy w sensie, wiesz, no powiem to, co mi piszesz, w sensie nie powiem dosłownie, co piszesz, ale powiem, że piszesz, no bo piszesz, nie ukrywajmy, też na story tam trochę robisz taką mini pucę, że wiesz, że ja to kumam, stary, że wiesz, że ty mnie lubisz, że doceniasz to, co tam robię, że może jestem dla ciebie jakimś tam, nie wiem, wyznacznikiem, czy tam jakimś szablonem bardziej bym nazwał. Ja nic do ciebie nie mam, stary, nawet mamy zdjęcie na Fame'a i tak dalej, ale kurczę, muszę powiedzieć, że też twoje argumenty są bardzo takie, kurde, no nie wiem, one nie są tak super logiczne, wiesz, o co chodzi? Moim zdaniem, jakby twoja argumentacja to jest bardziej smutna pioseneczka, epic music, stary, i ten taki poważny ton, który może sprawić, że raczej grono odbiorców poniżej tam jakiejś naprawdę średniej wieku, dosyć młodej, może uznać, że kurde, Truman ma rację, bo on mówi, że 2 plus 2 to jest 4. A to nie są takie super argumenty, wiesz, o co chodzi? Że no może ja to tak widzę po prostu. Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Ej, ja już chyba naprawdę jestem stary, bo ja na przykład, kurde, nie rozumiem tej drawy w ogóle. Moje wdrożenie w tą drawę to jest po prostu nie wiem. Uważam, że jestem w miarę inteligentnym facetem, ale jakoś nie za bardzo, nawet nie czuję flow wdrażania się w tą drawę. Nie kumam tej drawy. Mordo, ale to jest całkowicie normalne, że... To dla mnie to jest po prostu król montażu, bo on nawet stary powiedział tak. Teraz riposta poleci po wyłączeniu dźwięku muzyczki strasznej. Masę newsy, które nagrałem, w którym ujawniłem te wszystkie kwoty, to jest po prostu... To są A nie... informacje, które po prostu bez żadnej mojej... bez On chyba nie ma masnych newsów w takiej serii. Proszę, nie mówcie, że ma taką serię masnych newsów. Wtedy jemne chyba. Masę newsy, które nagrałem, w którym... No proszę, nie ma. Chyba nie, Ujawniłem te wszystkie kwoty. To jest po prostu... nie? To są informacje, które po prostu bez żadnej mojej, bez mojego zdania ujawniłem. To nie jest nic specjalnego, bo masę kanałów nagrała o tym film, także nie wiem, o co się czepiasz. Dużo kanałów o tym nagrało. Są specjalne kanały, które ujawniają, kto ile zarabia. To proszę bardzo. Nawet dla pieniędzy nagrał to. Jak ile zarabiał na YouTube i inne rzeczy. To nie jest naprawdę, to nie jest nic takiego tajnego ani prywatnego. A jak zanim przejdę do kolejnych materiałów Trumana, to powiedzcie mi, Truman to bardziej robi to w takim stylu, że on troluje z tym wszystkim, z tym Midbusterem, czy to robi na poważnie? Bo no kurczę, nie miałem czasu przez to, że wiecie, że dużo rzeczy robię po prostu i nie wiem, czy to jest troll, czy tak na poważnie on robi to wszystko. To nie jest tajemnica ta. Ludzi to interesuje po prostu. Także to, co gadasz w swoim filmie, to totalne głupoty. Dobra, gadamy dalej. Nie lubię, jak tak youtuberzy mówią. Na przykład zaczynają jakąś dramę, wiecie, nie wiem, drama, kurde, nie wiem, Mandzio kontra Blow czy coś. No i słuchajcie, ja wam wszystko opowiem, co się stało, ale wy miejcie swoją opinię. No nie, to tak nie działa. Oczywiście, że widz będzie się bardziej ciebie słuchał, więc po co to mówisz w ogóle? Poprosiłem widzów, żeby obejrzeli dwa filmy. Film Freeza i film mój. Bo ja nie miałem pewności, że Kinga powiedziała w 100% prawdy, to nie jest wiadome. Nikt nigdy się nie dowie, jaka była prawda, tak? Bo tutaj mógł Freeze mocno przekręcić, tutaj mogła Kinga mocno przekręcić, nikt nie ma pewności. Chodzi o to, żeby widz sobie obejrzał dwa filmy i znalazł tą swoją wersję wydarzeń, jak to mogło wyglądać naprawdę. O to mi w tym chodziło, stary. Ja tutaj nie przestawiałem swojej jakiejś tam swojego zdania, po prostu przekazałem widzom to, co Kinga chciała przekazać. Tyle, na tym się kończy ten temat. Po to był robiony film, żeby przekazać to, co Kinga chce przekazać widzom. Tyle. Tym zerwaniem. Dobra, cicho, bo ty masz wkurzający głos. A to jak... Cicho, bo ty masz wkurzający głos. A to jak było z tym zerwaniem w końcu? Co?
Ja nie wierzę teraz, ja, te miny są najlepsze, one wygrywają tak naprawdę całą dramę. Te miny są najlepsze, one wygrywają całą dramę. Wkurzający głos. A to jak było z tym zerwaniem w końcu? To była Ale cicho, bo ty masz wkurzający głos. A to jak... A to jak było z tym zerwaniem w końcu? To była O Jezu. No, dokładnie tak, no co? No ale głos muszę przyznać, że Truman ma taki chyba spoko głos, nie? Kolejny film do omówienia to... On też jest młody. Jak Freeze oszukuje widzów. Głos ma dobry, tylko że taki content właśnie dziwny. Dał ludzi z ekipy, Freeze też rzekał o scam, jackpot, trzymał z jackpot.pl, ta strona ludzi w tym nie na $50, wstrzymał z tego prawie codziennie, ja nie... Tak, dokładnie. Jak wchodzisz na ruletkę i przegrasz $50 lub przegrasz nawet złotówkę, to jest scam. To wcale nie jest po prostu ruletka, czyli hazard. Wcale nie. Boże, jaki on jest kurwa tragiczny. Więc, kiedy wchodzisz na ruletkę, stawiasz jakieś pieniądze i masz jakąś szansę na wygranie, tak? Jeżeli postawisz, załóżmy, $500, a masz w puli 1000, to masz 50% na wygraną, nie? I później ta maszyna losuje i wybiera po prostu na podstawie procent. To jest losowe, tak? Ale masz szansę na wygraną. Freeze i tam osoby, które reklamowały te wszystkie ruletki, reklamowały strony, na których nie miałeś w ogóle szans na wygraną. Nikt nie miał szans na wygraną i wygrywała tylko jedna osoba. Wygrywała... A to jest z tego, tak? Scam ekipy? Ej, a to nie było to czasem te ruletki, co ja kiedyś na Boxdela w ogóle zrobiłem Boxdel News i tam chyba gadałem z Mikserem i z kimś jeszcze? Pamiętacie? Taki z Merwo chyba tam był taki wywiad na TeamSpeaku albo z Isamu i tak dalej. No, no to tam chyba to było wyjaśnione w ogóle, kurczę. A co oni tam z kamerą? I na stronie, na której jesteś $4000. No to zamiast... Kurde, powiem wam szczerze, że... Widać chłop... Truman, ja nie wiem, kurczę, czy ty robisz dobrą strategię podbijania YouTube'a, stary, bo powiem ci, że to jest nawet takie mało logiczne, stary, wiesz. Wbijanie szpilek... Takie, no nie wiem, może masz taką też słabą analizę, bo ja znam cały przebieg tego skamu i tych dram związanych z ekipą, a konkretnie z Mikserem i z ekipą ofensywnych, bo oni się tak wtedy nazywali. I tam nie było, tam to nie były jakieś tam super skamy i tak dalej, tylko oni chyba, to było tak, że tam ich wiedza na ten temat, no popełnili błąd po prostu w pewnym momencie, ale wiedza na, to nie było tak, że wiecie, no... Promowanie jakichś ruletek, dużo youtuberów to robiło i to ich to tam nie usprawiedliwiało chłopaków wtedy, ale oni nie mogli mieć wiedzy, czy to jest dobre, czy nie. W sensie, czy to nie jest skam, czy nie. Administrator tej całej strony, czyli po prostu okradał, zabierał wam pieniądze, o to mi chodziło. Ale było to już tak dawno, że to jest takie wyciąganie brudów, to tak jak ja bym teraz, nie wiem, nagle wziął sobie aferę SKKF kontra Mandzio i Blowek na kwadratowej masakrze, że nie chcieli grać ze SKKF-em. I to było, kurde, 6 lat temu. I wyciągnął tą dramę na patelnię, bym to wrzucił. I bym to smażył na YouTubie. Mieli, o czym za chwilę będziemy mówić. Żeby zrozumieli widzowie o tym, co będę mówił, dam Xayah, jak gra sobie CS-a w tle. Tak, dokładnie. Bez kontekstu wsadzimy po prostu Xayah. Ja tutaj nie ukrywam, że nie miałem po prostu możliwości, żeby zmontować ten film. Byłem bardzo zmęczony, chciałem, żeby... Byłoby wtedy masno smażalnia by była wtedy, nie? To był w ten sam dzień, kiedy był maraton. Miałem 40 stopni gorączki, zmontowałem w sumie ten film byle jak. Chciałem, żeby po prostu skupić się na przekazie informacji, żeby po prostu, żeby mieliście fajny głos i tyle. To, co puszczałem wam jako obraz, totalnie się dla mnie nie liczyło. A zresztą bawi mnie to, że Zebu mówi mi o to, że dałem w tle... Jak Xayah gra w CS-a, surfuje. A każdy jego film ma, jak ktoś surfuje po prostu w CS-ie. Jak reklamujecie taką ruletkę, nie? Bo ja wiem, jak to działa, bo kiedyś reklamowałem. To działa tak, że ta ruletka daje ci jakby fake coinsy. To oznacza, że daje wam jakąś tam ich walutę. Mają na przykład
X coinsy i te X coinsy daje wam na przykład milion tych X coinsów, co równa się, nie, na przykład 10 tysięcy złotych. Widzowie myślą, wow, aż tyle im zapłacili za tą ruletkę, wow. A tak naprawdę to tak działa, że my tego nie możemy wypłacić, po prostu nie mamy jak, bo oni to mają takie zaprogramowane jakoś, że po prostu, no, tych coinsów jakby się po prostu nie wypłaca. Tylko grasz nimi i tyle. Kurde, no. Rej! O Jezu, nie widziałem tego. O Jezu. Jezu. Kurde, ale patrzcie, jak... To jest sposób na wybicie. Wbijanie... Wbijasz szpilkę w ekipę i masz 400 koła wyświetleń. 260, stówkę. Stówkę. A jak wpisujesz keyword Truman w tytule, to masz 20. Więc w sumie macie teraz tego. Macie teraz sposób na wybicie się na YouTubie. Keywordy związane z ekipą i macie 400 koła viewsów. No i kurde, to jest dobre, nie?